W tym przykładzie szukamy liczb naturalnych mniejszych od 201 i podzielnych przez 8. Najmniejszą taką liczbą jest 0. Kolejna to liczba 8, następna 16, czyli musielibyśmy tutaj wypisać wielokrotności liczby 8: 24, 32 i tak dalej, aż do ostatniej liczby, która jest podzielna przez 8 i jednocześnie jest mniejsza od 201. To będzie liczba 200. W kolejnym kroku dzielimy liczbę 200 przez 8, ponieważ wiemy, że co ósma liczba z liczb od 0 do 200 jest podzielna przez 8. Otrzymujemy wynik równy 25 i teraz uwaga, do tego wyniku musimy dodać jeszcze 1, żeby określić ilość wszystkich liczb. Mamy więc 26 liczb naturalnych mniejszych od 201 i podzielnych przez 8.